Chwała Bogu. Nie planowałem wychodzić tutaj dzisiaj, ale Pan ma inny plan i chwała Mu za to. Chciałem się podzielić z Wami radością. Radością, którą właśnie Bóg dzisiaj mnie obdarzył. A przez to właśnie, że jest On. Właśnie taką dał mi radość właśnie, że mamy swojego Zbawiciela, że nie musimy należeć już sami do siebie, że możemy żyć dla Niego, że On uczynił wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli w tej radości chodzić i w niej trwać. Chwała Bogu za to, naprawdę. Ja naprawdę doznawałem tak od Pana właśnie też, jak śpiewaliśmy po prostu tej wspaniałej radości właśnie. Cóż może się liczyć na tej ziemi? Cóż może mieć taką wartość, która by mogła zabrać nam tą wspaniałość przebywania z Nim i bycia z Nim? Niesamowite to jest. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. I takie fragmenty, które chciałem się tylko przeczytać, które Pan mi tak gdzieś położył, wskazał. Cztery takie ku zbudowaniu, ku zachęceniu i ku rozradowaniu w Panu. To pierwszy to jest Księga Nehemiasza, 8 rozdział, 9 werset od takiego jakby członu B. Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, Waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość Pana jest waszą ostoją. Ja mam też tutaj napisane warownią. Właśnie i tak sobie to skojarzyłem, że naprawdę możemy się tam schronić właśnie. Wejść tą radość, ten piękny właśnie, tą piękną społeczność z Bogiem właśnie i tam możemy właśnie przebywać w tej warowni. Żaden wróg tam nie wejdzie, żaden wróg nie wykradnie, żaden... No nikt tam nie dostanie się. Jeżeli jesteśmy z Panem tam, to chwała Bogu za to, naprawdę. Niesamowity jest Bóg. Powiem Wam właśnie, że Bóg wysłuchuje właśnie modlitwy i cieszę się z tego powodu, bo wczoraj miałem taką modlitwę, właśnie też może napomknę właśnie też w tym temacie, tak mi się teraz to przypomniało właśnie, że kiedy jechałem właśnie wczoraj w pracy, tak już wracałem do domu, I tak sobie rozmyślałem i tak nagle mi przyszło, a jutro zgromadzenie. I tak jakoś poczułem taką suchość. W sensie, tak jakby to było takie normalne, w sensie, że no, zgromadzenie. I nagle po prostu powiem Wam, że właśnie taką odczułem właśnie społeczność też z Panem. Zacząłem się modlić. Mówię: Panie, to nie jest zgromadzenie tak, żeby się zgromadzić, tylko żeby coś odsłuchać, pośpiewać, pomodlić się. Tylko spotykamy się tam z Tobą. I właśnie zacząłem się modlić właśnie o to, żeby Pan właśnie obdarzył właśnie taką duchem, no takim duchem właśnie Twoim, swoim świętym właśnie, żeby mieć miłość do Was, do braci, do sióstr, do tego, aby właśnie mieć miłość do Niego właśnie przede wszystkim. Właśnie, żeby to było takie żywe budowanie się na żywy dom. I właśnie, i no naprawdę taki fajny czas miałem z Panem właśnie w modlitwie w tym momencie, kiedy tak dotarł do mnie właśnie, że to nie jest tylko tak, że to jest jakiś schemat i coś trzeba wypracować, coś trzeba zrobić. I tak właśnie tak do mnie dotarło właśnie, że Panie, zabierz to wszystko, co powoduje to, że chcę czynić to, żeby to był schemat jakiś, coś, że człowiek ma to zrobić, pobędzie, pójdzie. Nie, to ma być żywa relacja właśnie i chwała Bogu za to, że też mnie dzisiaj właśnie przy tej społeczności śpiewanej właśnie mógł obdarzyć właśnie też tą radością i miłością do Was. Chwała Bogu za to właśnie. Dziękuję Bogu właśnie, bo tak patrzyłem na Was właśnie, jak śpiewaliśmy
I radowało się moje serce właśnie też tym, że wy też się radujecie w Panu i że możemy się zachęcać właśnie do wspólnego biegu. No, chwała Bogu. Z Izajasza jeszcze takie fragmenty, 3. Chciałbym przeczytać 35 rozdział i 10 werset. I wrócą odkupieni przez Pana, pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. 51 rozdział Izajasza. 3 werset. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowie Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Chwała Bogu za to, naprawdę to jest niesamowite właśnie, że my jesteśmy tym ogrodem, którym właśnie, tak jak tutaj Karol wspomniał o tych pomidorkach właśnie, że to On właśnie chodzi, właśnie obdarza nas wszystkim, co potrzebne właśnie, żeby każdy ten owoc był piękny i właśnie na chwałę Chrystusa Jezusa. I jeszcze 11 werset właśnie też z tego samego rozdziału. I wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości, wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Wszystko to zniknie, nie będzie żadnego zmartwienia, żadnej troski, żadnego zła. Będzie wieczna radość. Chwała Bogu za to, że możemy też śpiewać te pieśni właśnie, którymi Bóg nas obdarzył właśnie ku temu, abyśmy się właśnie radowali wspólnie właśnie, abyśmy pocieszali nasze serca właśnie i przybliżali się do Pana Jezusa. Chwała Bogu za to, że to On planuje, że to On wychowuje, że to On kształtuje, że to On obdarza radością. Amen. Amen. Chwała Bogu.